Cofnijmy się do lat 90. El Chapo był uważany za jednego z największych baronów narkotykowych wszechczasów, zaraz po Pablo Escobarze. Rocznie zarabiał 3 miliardy dolarów na prowadzeniu narkotykowego imperium w Meksyku. Był współzałożycielem słynnego kartelu z Guadalajary, zanim utworzył własną organizację – kartel Sinaloa. Jednak po tym, jak śmierć katolickiego kardynała została powiązana z jego organizacją, El Chapo został po raz pierwszy aresztowany 9 czerwca 1993 roku przez meksykańską armię. To aresztowanie było punktem zwrotnym w jego historii. El Chapo początkowo został skazany na 20 lat więzienia za różne przestępstwa. Izolacja prawie całkowita. Pobyt El Chapo w więzieniu ADX Florence, często określanym jako Alcatraz Gór Skalistych, to egzystencja w niemal absolutnej izolacji. Każdy dzień wygląda tak samo, a jego życie ogranicza się do przebywania w małej betonowej celi o wymiarach 2x4 metry. Cela jest dźwiękoszczelna, co eliminuje możliwość komunikowania się z innymi więźniami. El Chapo spędza tam 23 godziny dziennie, bez żadnej interakcji społecznej, co wpływa nie tylko na jego fizyczne, ale i psychiczne zdrowie. Zaprojektowanie celi nie... Nie wiem, chłop zarabiał 3 miliardy dolarów, czy tam euro rocznie. Gdybym był jakimś mega przestępcą i bym tak dysponował takim hajsem, to przecież tak bym uzbroił swoją bojówkę psychopatów, że jakby mnie zatrzymali, to bym wojnę domową wszczął. A jak 50 tysięcy osób, kałach, czołgi, wszystko, nie? Nie pozostawia więźniowi żadnych możliwości ruchu ani interakcji. Wszystkie meble, w tym łóżko, krzesło i stół, wykonane są z betonu i są przymocowane do podłogi, aby zapobiec ich użyciu do ucieczki lub przemocy. Do dyspozycji ma on tylko podstawowe wyposażenie. Umywalkę, toaletę i prysznic, który jest kontrolowany automatycznie, aby ograniczyć dostęp do wody i zapobiec próbom manipulacji. W celi znajduje się także maleńkie okno o wymiarach zaledwie kilku centymetrów, przez które Guzman nie ma żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Okno to jest umieszczone w taki sposób, aby nie pozwalało na zorientowanie się w lokalizacji wewnątrz więzienia, co skutecznie uniemożliwia planowanie ewentualnej ucieczki. Izolacja ta jest na tyle ekstremalna, że według niektórych ekspertów, takich jak były dyrektor ADX Florence Robert Hood, więzienie to nie zostało zaprojektowane z myślą o człowieczeństwie i jego warunki mogą być gorsze niż kara śmierci. Kontakt z innymi ludźmi ogranicza się do minimalnych interakcji z pracownikami więzienia oraz bardzo kontrolowanych połączeń telefonicznych. El Chapo może wykonywać jedynie 15-minutowe rozmowy z najbliższą rodziną, co jest szczególnie dotkliwe dla kogoś, kto w przeszłości dysponował nieograniczonymi zasobami i władzą. Spotkania z prawnikami również podlegają ścisłym restrykcjom, a każda forma komunikacji jest monitorowana. Według artykułu z Denver Post, takie warunki mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym do rozwoju chorób psychicznych. Izolacja i ograniczenie kontaktów społecznych mają druzgocący wpływ na zdrowie psychiczne więźniów przetrzymywanych w ADX Florence. Według raportów, wielu więźniów w tym więzieniu cierpi na poważne problemy psychiczne, w tym depresję i halucynacje. Więzienie ADX Florence stało się przedmiotem licznych kontrowersji, w tym zarzutów o łamanie praw człowieka i stosowanie metod uznawanych przez niektórych za tortury. Ograniczona stymulacja sensoryczna. To kluczowy aspekt pobytu El Chapo w ADX Florence, głęboko wpływający na jego zmysły i funkcje poznawcze. W jego celi panuje niemal całkowita cisza, z poziomem hałasu nieprzekraczającym 40 decybeli, co odpowiada cichemu szeptowi. Ta ekstremalna cisza może prowadzić do zjawiska zwanego szumami usznymi, gdzie więzień zaczyna słyszeć dźwięki generowane przez własny organizm, takie jak bicie serca czy szum krwi w żyłach. Dla kogoś takiego jak El Chapo, przyzwyczajonego do życia pełnego dźwięków i dynamiki, ta akustyczna próżnia może być szczególnie dezorientująca i stresująca. Oświetlenie celi zapewniają żarówki o mocy 40 watów, które nigdy nie są całkowicie wyłączane. W nocy intensywność światła jest zmniejszana, ale nigdy do całkowitej ciemności,
co zaburza naturalny rytm dobowy i produkcję melatoniny. Ten ciągły, sztuczny blask może prowadzić do zaburzeń snu, chronicznego zmęczenia i dezorientacji czasowej. Dla El Chapo, który kiedyś kontrolował imperium narkotykowe operujące w różnych strefach czasowych, ta utrata poczucia czasu może być szczególnie dotkliwa. W celi utrzymywana jest stała temperatura około 20 stopni Celsjusza. Brak naturalnych zmian temperatury dodatkowo zaburza percepcję upływu czasu i pór roku. Ta monotonia termiczna może prowadzić do utraty naturalnej adaptacji organizmu do zmian środowiskowych, co z kolei może wpływać na ogólną odporność i samopoczucie więźnia. Dieta El Chapo, mimo że zapewnia około 3000 kalorii dziennie, jest pozbawiona intensywnych smaków i zapachów. Posiłki są dostarczane przez małe okienko w drzwiach celi, co eliminuje nawet minimalną interakcję społeczną związaną z jedzeniem. Ta kulinarna monotonia może prowadzić nie tylko do utraty apetytu, ale także do zaburzeń odczuwania przyjemności z jedzenia, co dla kogoś, kto kiedyś cieszył się luksusowym stylem życia, może być formą dodatkowej kary. Badania przeprowadzone na więźniach przetrzymywanych w podobnych warunkach wykazały alarmujące skutki długotrwałej deprywacji sensorycznej. Dodatkowo też jest pytanie, nie? Czy ludzie, którzy tam trafiają, to są ludzie, których kiedykolwiek chcesz zresocjalizować w społeczeństwie, nie? U 50% więźniów rozwijają się halucynacje wzrokowe lub słuchowe po kilku miesiącach. 25% doświadcza objawów paranoi, a 15% ma myśli samobójcze. Te statystyki podkreślają potencjalnie destrukcyjny wpływ takiego środowiska na zdrowie psychiczne. Co więcej, badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego ujawniły zmniejszenie objętości istoty szarej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć i przetwarzanie emocji u osób poddanych długotrwałej izolacji. Te zmiany strukturalne w mózgu sugerują, że skutki takiego traktowania mogą być długotrwałe, a nawet nieodwracalne. Stymulacja intelektualna El Chapo jest również znacznie ograniczona. Ma niewielki dostęp do materiałów do czytania, a telewizja, jeśli jest dostępna, oferuje tylko wybrane programy edukacyjne lub informacyjne. To ograniczenie przepływu informacji i bodźców intelektualnych może prowadzić do pogorszenia funkcji poznawczych i utraty kontaktu z rzeczywistością poza murami więzienia. Te ekstremalne warunki izolacji sensorycznej są przedmiotem kontrowersji prawnych. Organizacje praw człowieka argumentują, że mogą one naruszać 8. poprawkę do Konstytucji USA, zakazującą okrutnego i nietypowego karania. Krytycy twierdzą, że takie warunki przetrzymywania wykraczają poza cele kary i rehabilitacji, stanowiąc formę psychologicznej tortury. Warto również zwrócić uwagę na potencjalny wpływ tej ekstremalnej izolacji na przyszłą resocjalizację. Podczas gdy celem kary więzienia jest nie tylko ukaranie, ale także przygotowanie więźnia do ewentualnego powrotu do społeczeństwa, warunki w ADX Florence zdają się całkowicie eliminować możliwość skutecznej resocjalizacji. Surowe środki bezpieczeństwa. ADX Florence to więzienie zaprojektowane z myślą o całkowitym uniemożliwieniu jakiejkolwiek próby ucieczki. Każdy krok El Chapo jest monitorowany... Okej, to ADX Florence jest stary w Colorado. Ja myślałem, że on gdzieś w Nowym Jorku. Bo kiedyś miałem takie wrażenie, tak w Nowym Jorku albo w LA, że takie więzienie w centrum miasta było. Nie tak, jakbym miał 3 miliardy, to bym zeszturmował to więzienie rakietami. ...przez zaawansowany system nadzoru, a każdy ruch podlega restrykcyjnym procedurom bezpieczeństwa. Strażnicy eskortują go w pełnym uzbrojeniu, gdy tylko opuszcza swoją celę, a jego ręce i nogi są zawsze skutkowane kajdankami. Aby zminimalizować kontakt z innymi, więźniowie ADX nie mają bezpośredniego dostępu do wspólnych pomieszczeń, a ich wyjścia są indywidualnie kontrolowane. Wszystkie urządzenia w celi El Chapo są zaprojektowane tak, aby nie mogły być wykorzystane do sabotażu lub ucieczki. No dobra, mówisz, że w USA XDD. Stary, mają kanały przerzutowe. Znaczy, wiesz, no ja nie zachwalam terroryzmu, nie? Żebyśmy się też źle nie zrozumieli, no ale to są p***ni ludzie. Jeśli potrafisz przemycać ludzi, przemycać narkotyki, przemycać pieniądze, to będziesz w stanie też przemycić broń. Z drugiej strony broń przez granicę, nawet nie musisz broni przez granicę za bardzo Stanów Zjednoczonych przemycać, bo kupujesz ją na miejscu. Wysyłasz tam 10 tysięcy ludzi, robią rozróbę, no. Ewentualnie robią kolejną rozróbę i tak dalej, no. Masz nieograniczony budżet.
Prysznic uruchamia się automatycznie 3 razy w tygodniu i ma zabezpieczenia, które uniemożliwiają powódź. Woda w toalecie automatycznie się wyłącza, jeśli zostanie zablokowana. Nawet w takich detalach jak łóżko czy biurko, wykonane z betonu i na stałe zamontowane, widoczna jest dbałość o wyeliminowanie jakichkolwiek potencjalnych zagrożeń. Każdy list, który wysyła lub otrzymuje, jest wcześniej sprawdzany przez władze więzienia, a wszelkie rozmowy z jego prawnikami są monitorowane i mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu specjalnych zezwoleń. Nie ma również możliwości nawiązywania kontaktów z innymi więźniami, a jego życie codzienne sprowadza się do ciągłego nadzoru i braku jakichkolwiek prawdziwych interakcji międzyludzkich. Każdego dnia Guzman otrzymuje posiłki dostarczane przez niewielkie okienko w drzwiach, co dodatkowo ogranicza kontakt z personelem więziennym. Każdy aspekt jego życia jest pod ścisłą kontrolą, od godziny wstania po sposób, w jaki odbywa rekreację. Godzina na zewnątrz, którą może spędzić w małym, odgrodzonym betonowym dziedzińcu, również odbywa się pod nadzorem, a więzień jest nieustannie zakuty w kajdanki i pod nadzorem kilku strażników. W ADX Florence nie ma miejsca na błędy. Każdy system, od monitoringu po sposób kontrolowania wody w celi, jest zaprojektowany z myślą o minimalizacji ryzyka ucieczki lub jakiejkolwiek próby przemycenia nielegalnych przedmiotów. Dodatkowo, systemy nadzoru obejmują także analizę psychologiczną zachowań więźniów, co pozwala wykryć ewentualne próby planowania ucieczki lub manipulacji systemem. Guzman znajduje się w specjalnie wydzielonej części więzienia, gdzie każdy jego ruch jest śledzony przez zaawansowane technologie monitorujące, a dodatkowe środki ostrożności, takie jak alarmy przy każdej podejrzanej aktywności, minimalizują ryzyko przemycenia jakichkolwiek nielegalnych przedmiotów. ADX Florence jest jednym z najbezpieczniejszych więzień na świecie, co potwierdza fakt, że od momentu jego powstania w 1994 roku żadnemu więźniowi nie udało się stamtąd uciec. Ucieczka z więzienia. To nie był pierwszy raz, kiedy El Chapo zdołał wymknąć się z rąk wymiaru sprawiedliwości. Jego historia ucieczek sięga roku 2001, kiedy to po raz pierwszy uciekł z więzienia o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Uważacie, że tacy ludzie powinni dostawać aż takie niehumanitarne, jakkolwiek to brzmi, warunki odsiadki? Krywając się w wózku z praniem. Ta wcześniejsza ucieczka już wtedy uczyniła go legendą w świecie przestępczym i pokazała jego niezwykłą zdolność do manipulacji systemem penitencjarnym. Wracając do ucieczki z 2015 roku, warto podkreślić, że tunel, którym uciekł El Chapo, był prawdziwym majstersztykiem inżynierii. Został on wydrążony na głębokości około 10 metrów pod ziemią i miał wysokość wystarczającą, aby El Chapo mógł poruszać się w pozycji wyprostowanej. Konstrukcja tunelu świadczyła o ogromnych nakładach finansowych i zaangażowaniu profesjonalnych inżynierów. Szacuje się, że koszt budowy tego tunelu mógł wynieść nawet kilka milionów dolarów. Ucieczka El Chapo miała również poważne konsekwencje polityczne. Wywołała kryzys w rządzie meksykańskim, podważając autorytet prezydenta Enrique Peña Nieto, który obiecywał skuteczną walkę z kartelami narkotykowymi. Wydarzenie to ujawniło głębokie problemy systemowe w meksykańskim wymiarze sprawiedliwości i służbach bezpieczeństwa, wskazując na wszechobecną korupcję i infiltrację instytucji państwowych przez organizacje przestępcze. Po ucieczce El Chapo władze Meksyku przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację poszukiwawczą. W akcję zaangażowano tysiące funkcjonariuszy policji i wojska, a także wykorzystano zaawansowane technologie, w tym drony i systemy nadzoru satelitarnego. Poszukiwania koncentrowały się głównie w rodzinnym stanie El Chapo, Sinaloa, znanym jako bastion jego kartelu. Mimo intensywnych wysiłków, El Chapo pozostawał nieuchwytny przez wiele miesięcy, co jeszcze bardziej umocniło jego legendę. W trakcie ucieczki i późniejszego okresu ukrywania się, El Chapo nie zaprzestał kierowania swoim imperium narkotykowym. Kartel Sinaloa, którego był liderem, kontynuował swoje operacje, co pokazywało, jak skutecznie El Chapo potrafił zarządzać swoją organizacją, nawet będąc ściganym. To z kolei podkreślało skalę wyzwania, przed jakim stały meksykańskie i amerykańskie organy ścigania w walce z międzynarodowym handlem narkotykami. Ponowne schwytanie El Chapo w styczniu 2016 roku było rezultatem złożonej operacji, w której kluczową rolę odegrał wywiad i współpraca międzynarodowa. Ironią losu było to, że do jego schwytania przyczyniły się częściowo jego własne ambicje.
El Chapo planował nakręcić film o swoim życiu i nawiązał w tym celu kontakt z producentami filmowymi, co pomogło władzom w jego lokalizacji. Po ponownym aresztowaniu El Chapo został poddany jeszcze surowszym środkom bezpieczeństwa. Władze Meksyku, chcąc uniknąć kolejnej kompromitacji, zgodziły się na jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed sądem i został skazany na dożywocie plus 30 lat więzienia. Jego proces w Nowym Jorku był jednym z najbardziej nagłośnionych procesów karnych w historii USA, odsłaniając przed opinią publiczną szczegóły funkcjonowania jednego z najpotężniejszych karteli narkotykowych na świecie. Po zakończeniu procesu i wydaniu wyroku, władze USA podjęły decyzję... A nie opłacałoby się Stanom Zjednoczonym wpić go w koronkę? Bo wiesz, znaczy ja rozumiem, że on jest bardzo kiepskim człowiekiem, nie? No jakby jest terrorystą, jest narkoterrorystą, jest mega kurwa, ale on ma wiedzę, nie? On wie wszystko. On może wszystko. I teraz tak, idziesz i tradujesz, wiesz, bo to czy on na koniec dnia, wiesz, z punktu widzenia jakby moralnego może nie, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa świata czy przeprowadzenia jakichś głębokich reform, możesz mu, nie wiem, nawet zbudować i to jeszcze za jego pieniądze, bo ma ich tryliony, nie wiem, jakiegoś rancha pośrodku niczego, niech se tam żyje, ogląda telewizor, nawet nie wiem, se jeździ na koniu, niech se po prostu tam żyje zamknięty jak w takim rezerwacie, ale w zamian za to służby by rozbroiły ten biznes w Meksyku, nie? Tacy ludzie nie chodzą w koronę, no a skąd ty możesz wiedzieć? Musisz sobie, wiesz, inaczej, bardzo szczodre jest to, jak ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z wyrokami, albo popełniają tam jakieś małe przestępstwa, typu, nie wiem, handlują ziołem na osiedlu, mówią, nie, ja jestem sztywny, nigdy się nie rozpoznaję, jeb policji, o co, aby. Ale potem wizja, że albo będziesz jeszcze miał coś z tego życia, albo będziesz siedział w klatce 4x4, czy nawet 2x2, bo to, no nie wiem, 3x3 powiedzmy. Będziesz siedział w klatce 3x3 i patrzył się w ścianę przez najbliższe 50 lat. Wiesz, nie wiem, nie zobaczysz dzieci, nie zobaczysz żony, nie poruchasz się, nie napijesz się alkoholu, nie napijesz się no, czegokolwiek, nie zobaczysz już nic świata, będziesz po prostu gnił w klatce, czytając ewentualnie książkę, list, jak ci przefiltruje, naczelnik i ci przyniesie ten list, raz na jakiś czas użyjesz telefonu, to bardzo kuszące jest, stary, to wiesz? Nie porównują sobie biegów pseudopolskich gangów do bossa gangu, który mógłby się wykupić po miasta. No i właśnie o to chodzi. Chodzi, stary, o to, że jeśli Seba się idzie rozpierdolić na wszystkich dookoła, bo nie jest w stanie wytrzymać 5 lat w więzieniu, to co dopiero ktoś, czyja wiedza jest rzeczywiście ważna, nie? O umieszczeniu El Chapo w jednym z najbardziej restrykcyjnych zakładów karnych w kraju, ADX Florence. Ja też zauważę, bo jak wywodzisz się jeszcze z takiego biednego kraju, jak Meksyk, jak Kolumbia, nie wiem, Peru, wiesz, cokolwiek, to ci ludzie zawsze popełniają jeden podstawowy błąd. Bo Pablo Escobar był idolem dla ludzi, bo musicie też jeszcze zrozumieć, jak myśli przeciętny Latynos. Przeciętny Latynos w tych wszystkich krajach to mają taką rozkminę, że wszystko złe, co się dzieje na tym kontynencie, w ich krajach i tak dalej, jest spowodowane przez Stany Zjednoczone. Jest bardzo silna niechęć do Amerykanów. I teraz tak, jeśli miałeś takiego Pablo Escobara, który na początku handlował marihuaną, potem kokainą, to jak chcesz wytłumaczyć takiej jakiejś biednej rodzinie, czy któremukolwiek z członków tej rodziny, że Pablo Escobar jest zły, skoro Pablo Escobar, nie wiem, zbudował całe osiedle, podłączył im prąd, podłączył im wodę i ty mówisz, no tak, 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 no ale on produkuje substancje, które są niedobre i które trują ludzi. I oni, no tak, no ale, czyli on truje ludzi, których my nie lubimy i my mamy go za to nie lubić? I dlatego tacy ludzie, wiesz, jeśli dbają o całą tą społeczność, to oni są bardzo, bardzo lubiani. Z tym, że jak Pablo Escobar zaczął podkładać bomby albo strącać samoloty, no to trochę ten mit upadł, bo to już nie było tak, że okej, truje naszych wrogów i jeszcze za ich pieniądze nam tutaj buduje osiedla, podłącza wodę, prąd, cokolwiek, tylko już jest, no Pablo trochę odpierdala. Więc gdyby oni nieśli ten krok dalej i do swoich porachunków nie wykorzystywali losowych ludzi,
niewinnych, żeby tacy ludzie nie cierpieli, no to byłoby lepiej, nie? Myślę, że ludzie z tamtych regionów są bardzo ideowi, prędzej strzelą sobie w łeb, niż pójdą w koronkę. To pogadamy za rok, nie? A jak za rok nie, to pogadamy za rok. Koniec końców, stary, jak siedzisz, no, to nie wiem, no. Owszem, są ludzie, którzy nie i nie, ale myślę, że dałoby się pogadać, nie? Tylko też jest pytaniem, na ile rzeczywiście rządom zależy na tym, żeby wyeliminować przestępczość. Wiadomo, jak ci się przekręci pół kraju od fentanylu, trzeba coś z tym zrobić, nie? Ale i ktoś musi mieć raka, i ktoś musi przedawkować, ktoś musi samochód potrącić, jakby taki świat skonstruowany. Więc to jest chyba trochę takie, że trzeba ścigać, ale niekoniecznie złapać. Jaki masz przykład gościa z gangów Ameryki Południowej, którzy poszli w koronkę albo się nawrócili? Najwierniejszy sicario Pablo Escobara, jest youtuberem. To chyba umarł jakoś w międzyczasie, nie? En el mausoleo de la familia del señor Diego Echavarría Misas, el mayor empresario para los años 65. Bracia Rodriguez chcieli się dogadać przecież. To zresztą Pablo Escobar też się dogadywał z rządem. Y El Chapo też się dogadywał z rządem.